Zamykamy posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Dzisiejsze posiedzenie w dniu 19 kwietnia 2018 roku będzie dotyczyło pierwszy punkt, który jest na drodze wyjaśnienia. I drugim punktem naszego posiedzenia jest wyjaśnienie złego stanu technicznego czterech budynków znajdujących się na terenie gminy Gadowice.
czasami pisze, kiedy ja podpisuję, no bo to nie sobie nie widać, kiedy ja podpisuję, żeby nie było, że mogę położyć takie oświadczenie. Pani, która się studiowała, interpretując to w taki, a inny sposób, że wójt jako pracownik samorządowy, tak, ponieważ wykonuje swoją pracę administracyjną i prowadzi ewidencję z tego czasu pracy, bo rozumiem, że składa podpisy codziennie, tak? To czym Pani się akurat studiowała, mówiąc o tym, informując, co wzbudziło Pani wątpliwość w tej materii? Czytałam różne wnioski i różne większe interpretacje prawne i byłam na szkoleniu też niedawno i przekopałam, jak mówiąc, tam internet i podstawy prawne, że jednak mimo wszystko, że pracownikom należą się na godziny, wójtowi jest wątpliwość i miałam taką wątpliwość i no i byłam na szkoleniu też powiedzieć, że lekarzy kierowniczej nie są. Czy jest jednoznaczny, przepraszam, jeszcze raz czy jest jednoznaczny gdzieś zapis mówiący o tym, że należy traktować wójta jako osobę publiczną, funkcyjną, której nie należy się ze względu na to, że posiada nienormatywny czas pracy, nienormowany, tak. Czy są jakieś takie zmianki, zapisy? W kodeksie ani w ustawie nie ma. Nie ma. Różnymi takimi poszukowałam się opiniami z naszego lekcji. Czy my moglibyśmy prosić o ewentualne stanowisko prawne w tym zakresie? Chodzi tu o przedstawienie jakiegoś takiego status quo na przyszłość przy takiego typu rozwiązaniach, bo to sprawa nie dotyczy przedmiotowo osoby danej, tylko stanowiska. W związku z tym może na przyszłość, żeby to było takie po prostu najjednoznaczniej, nie budziło nigdy niczyjej wątpliwości, że akurat w takich sytuacjach to pewnym osobom, w tym konkretnym przypadku wójtowi, takie urlop dla dodatkowe godziny i to się nie należy. Czy pan radca prawny coś takiego do niego mógł nam przygotować, wykorzystując wszelkie dostępne, możliwe, prawne, jakiekolwiek interpretacje? Tak? Z tym do radcy prawnego. A chciałem się zapytać, jeżeli chodzi o regulamin wynagradzania, tam nie ma takich zapisów. W regulaminie wynagradzania nie mamy zapisu, że wójtowi nie należy na to w regulaminie nie mamy, mamy tylko zapis o nadgodzinach. Na pewno jest, nie pamiętam go tu teraz, ale o nadgodzinach na pewno jest zapis, że się pracownikowi, ale my, jeżeli chodzi o żadnemu pracownikowi nie płacimy nadgodzin. W tym roku, ale poprzedni, na nic był, jak jestem kadrową, nie płaciliśmy nikomu nadgodzin. Może warto by było ten regulamin troszeczkę uściślić właśnie zapisem takim, że dotyczącym na przykład wójta, który jest w imieniu. No to może by to na pracę prawnej. Ja myślę, że w regulaminie chyba nie można by było takiego zapisu, znaczy, że to się nie należy na godziny, bo to jest inny ogólny przepisów. Ja myślę, że tutaj chyba najbardziej trafny jest tutaj pomysł, żeby pani przewodnicząca na przyszłość, żeby chce nas to jeżeli masz, tak, to po prostu się nie
należą i to. Rozumiem, że ze strony urzędu, bo to pani przed chwilą powiedziała, w stosunku do wójta wszystkie przepisy związane z prawem pracy. Zakresem prawa pracy mamy zarządzenie wydane. Należą do sekretarza. Są to kompetencje sekretarza, takie zarządzenie mogą przynieść, jeżeli nie ma sekretarza. Mhm. I drugiej czynności jestem ja jako inspektor spraw pracy uważana. W tej chwili nie było takiej sytuacji od 2015 roku, że ten sekretarz był na dłuższej nieobecności. Dlaczego zadałem to pytanie? Dlatego, że mając przyjemność kiedyś dawno w przeszłości pełnić funkcję przewodniczącego rady, być może był inny regulamin, to osobie przewodniczącego była dana kompetencja podpisywania urlopów i wyjazdów służbowych wójta. Ja takie czynności wykonywałem, być może to się zmieniło, więc proszę mnie wyprostować, jeżeli to się zmieniło. Takie czynności należały do rady zawsze, do 2010 roku. Rozumiem. W 2010 roku zmieniły się przepisy i jest w ustawie o pracownikach samorządowych artykuł chyba 8, który mówi, że czynności z zakresu prawa pracy należy wyznaczyć pracownika w urzędzie. Takie zarządzenie żeśmy podjęli z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia. Prawo do wynagrodzenia zostaje w kompetencji Rady Gminy i to jest robione uchwałą. Pozostałe czynności z zakresu prawa pracy, mam na myśli urlopy, różne inne, delegacje służbowe i nawet ta kilometrówka, którą żeśmy mieli, uchwała była zaskarżona dotycząca, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kilometrówki, tam było wpisane, że to Rada Gminy przydzieliłoby to w jakiś tam limit średniowego, to też nie było kompetencją, ponieważ to stwierdzili, że to powinna być umowa cywilnoprawna nie z przewodniczącą, tylko właśnie z wyznaczoną osobą, która teraz jest sekretarz. Mówię, jeżeli sekretarz jest na dłuższej nieobecności, to jestem ja jako kadrowa wyznaczona. Rozumiem, wszystko się zgadza. Te czasy, o których ja mówię, to były czasy przed 2010 rokiem. Tak, to jest dla mnie jasne, ale po prostu... To jest zmieniona ustawą pracownika samorządowego, okay. Artykuł 8 mówi o tym. Także nie mam otóż sobie, ale tam 8... Nie, dobrze, ja rozumiem. Ja sobie przypomnę. Dlatego mamy takie zarządzenie i kilka pierwszych wersji, jak to weszło, to mam ja wyznaczona, to była pani sekretarz, pani Renata Kalisz była na urlopie chorobowym, była tam ciąża, to był sekretarz i zawsze jest w pierwszej kolejności jest sekretarz i jestem w drugiej kolejności, jeżeli nie ma sekretarza. Takie czynności jak od 2015 roku to nie ma. Była taka sytuacja, jak pani Renia Kalisz była na urlopie, to niektóre dokumenty ja podpisywałam, nie wiem, tytułu tego też. Dziękuję bardzo. Bardzo prosiła o ksetyki dokumentów, jeżeli mogę prosić. Czy te dokumenty mają być skierowane do zgodności, jak mówię? Nie, nie wiem, że to zgodnie to znaczy, że... Czy też pani przewodnicząca też sprawę, czy wiecie tam zapytać moje zaczęło od tego, że jestem przy tym dniu, który przyniosę wobec niż podmiot. Czy ta strona też ma być skierowana, jak jestem pisma pana wójta i wójta? Ale tego stanu nie izolę. To by było. Prosimy tego wówczas. I tą część. I zanalizowano tak, żeby to jest kompleks wójta. Czy jeszcze do mnie jakieś pytanie? Czy jeszcze były dokumenty? Ale mają jakieś pytania? Nie mam. Ja nie mam. Skąd się wziął pomysł naliczenia godzin, jeżeli organ badawczy pracuje w godzinach nienormatywnych? Organ kontrolny. Z czego to wynikło? Bo wydaje mi się, że ten przypadek jest jednorazowy, tak? Że do tego roku na godziny nie były wypisywane, skąd była taka informacja wypisywana. W tym roku musiałby pan to najczęściej do było takie pozebranie miejskich pracownicy i wysoki na to. Ale nie rozumiem, to skąd taki pomysł? Z czego wynikł? To tym inicjatorem jako osoba. Dlaczego tak się w ogóle stało? No bo pracownicy pracowali po sobie. Ale nie mówię o pracownikach, tylko mówię o... A to nie mam takiej wiedzy.
Czy poza korespondencją, która pani inspektor przedstawiła, była jeszcze jakaś inna dotycząca wątku, no, tego wątku, który jest w pierwszym punkcie dzisiejszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej? To są dokumenty, które posiada na protokół, to jest, inaczej się, jakie pan jakieś inne wątki? Wnioskodawca na przykład pisma. No wnioskodawca dał pisma, to może inaczej zapytam, czy jeszcze jakiś inny podmiot, na przykład obywatelski, w tej kwestii zużył pisma? Tak, Stowarzyszenie złożyło do nas pismo o udzielenie wypowiedzi na konsultacji. Taką dokumentację, które Państwu przedstawiłam, taką dokumentację otrzymało stowarzyszenie i taką mam wiedzę, to chyba to, te dokumenty są na stronie stowarzyszenia. Taką informację stowarzyszenie zgłaszało się do mnie, taką informację za zgodność i dokumenty do mnie. Nie wiem, czy o to Pan mówi. Tak, Pan pyta, jest członkiem stowarzyszenia. To ja rozumiem pytania Pańskiego. A Pan jest radnym jednocześnie bratem Szefu Komikalaka. To nie ma znaczenia, ale wydaje mi się, że Pan trochę hipokryzję tutaj wkrąci, bo jest Pan członkiem stowarzyszenia, podpisuje się Pan pod pewnym dokumentem, a potem przychodzi Pan, Pan pyta, czy stowarzyszenie to napisało. No to co to? Nie wiedza? Nie wiem, czy jakaś... A nie uważa Pan, że członek Komisji Rewizyjnej, że powinny być w tym wątku wszystkie dokumenty być przedstawione w Komisji Rewizyjnej? Ale to jakie dokumenty? Odnośnie czego? My rozwiązujemy sprawę dotyczącą, czy zostało słusznie, czy nie słusznie przyznane na drugim. Ale ja nie otrzymałam żadnego pisma. Nie mam tego wcześniej. A Pan się zapytuje w tej kwestii i otrzymuje Pan taką informację publiczną. Ma Pan do niej prawo. Ja odpowiadam, że taką informację publiczną udzielę dzisiaj w komisji. Dokumenty takie do Pana osobiście. Tak jak kolega powiedział, mamy rozstrzygnąć odnośnie na godzin, mam wglądu do wszystkich. Bo informacja publiczna dotycząca, co stowarzyszenie do nas składało, to chyba jest oddzielny wątek, bo jak my teraz sprawdzamy dokumentację, którą ja wydałam stowarzyszeniowi, czy ja mam dokumentację, którą, bo teraz to tak mi się rozmywa. Nie, my mamy wyjaśnić kwestię nadgodzin, które tutaj, to jest dokument, który tutaj Pani nam przedstawiła. I to jest naszym celem dzisiejszego spotkania. Jak pierwszym punktem. No oczywiście. Znaczy się ja nic nie mam do powiedzenia, stowarzyszenie jestem powtarzał po trzeci raz, że wystąpiło i otrzymało. Ale to jest inna ścieżka. Ja uważam, że, bo ja teraz nie wiem, czy ja mam na odpowiadać na informacje publiczne, które są nie, nie, sprawa, nie. Sprawa dostępu do informacji publicznej jest sprawą... Jest sprawę prawa. Każdy może wystąpić, Więc stowarzyszenie w trybie, że tak powiem, zapytania otrzymało odpowiedź. Tak, dokumenty zostały wydane. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Kto wydał polecenie służbowe, by wpisać na godziny terenijski i strażacki w rejestrze przyjść dużym drugim? Jak? Kto wydał polecenie? Dokument przedstawiłam. Ten dokument przyjścia i wpisanie jest w Komisji Rewizyjnej. Zastanawiam się właśnie w tym dokumencie, o którym Pan Inspektor właśnie mówi, skąd taka rozbieżność chodzi. Właśnie mając na uwadze, że organ wykonawczy ma pracę ponad normatywną, ma osobną swoim wynagrodzenia w postaci dodatku komisyjnego, spełnienia funkcji. Chciałabym powiedzieć jeszcze raz podkreślić, że nie płaciliśmy nikomu za nas godziny, żeby było jasne. A skąd taka ilość godzin szefu zaliczenia, to musiałby Pan z przełożonym rozmawiać. Myślę, że dlatego, że szef przed zebraniem musi się przygotować do niego. I nie wiem, nie uczestniczę we wszystkich zebraniach, po zebraniu, które jak na przykład nie wiem, to jeszcze jest rozmowa z mieszkańcami po zebraniu wiejskich, przygotować się do komitetu. Nie wiem, czy to jest w ocenie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Nie wiem, oceniać. 4 godziny jest dużo zaliczenie, jakby, albo się szef się wycofał z tych nagrodzin, a czy w pierwotnej wersji 4 godziny, czy to jest dużo, czy to jest mało, to nie jest nic. Bo ja nie wiem, ile pracy przełożony mój do tego musi włożyć, bo musi jednak się do zebrania z niego przygotować. Bo zdaje sprawozdanie z całego roku, zdaje z budżetu, z wykonanym zadań. Także nie wiem, Panie Czemarski, czy to jest mocne. Czyli te nadgodziny, bo inaczej zapytam, czy nadgodziny zebrań wiejskich oraz strażackich wobec stosunków
pracowników urzędu gminy i pana wójta były takie same? Przydzielone byśmy? Nie. Pracownicy nie mieli nagrody. To panu powtarzam. Ale skąd one wynikały, skoro jednakowy był czas trwania zewnętrznych prac, to jest też raz. Pracownik merytoryczny w urzędzie przychodzi i tylko sporządza do protokół. Nie przygotuje się przed zebraniem. Tak jak wyjaśniałam, ale pan wójt taką ma wiedzę. I tak myślę, że musi się do tego przygotować, żeby przed spoczynkiem wystąpić. A pracownik merytoryczny tylko jedzie do zebrania próbuje i pisze protokół na życie jego rola. Czy wszyscy pracownicy nie idzie na te zebrania? Pracownicy ruchczą, to nie jest tak wybuchło. Każdy pracownik samorządowy ma przydzielone sobie. To jest taki myślę. Ja na przykład na swoim przykładzie powiem, koleżanki tam, co bo każdy ma swoje sobie przydzielone. To nie jest takie wybuchło. To nie jest takie XXX. Ale pani Rejmi nie jedzie na wszystkie, tylko mówię na każdy jedzie na swoje. Jeżeli były zebrania wyborcze, to jeździłam na wszystko, żeby były nowe dziewczyny, więc trzeba było zrobić protokół wyboru Rady Sołeckiej, Sołtysa, to jeździłam, pomagałam. A w tej chwili są to zebrania tylko sprawozdawcze, więc pracownik samorządowy sam daje radę takie zadanie. Także tutaj, jeżeli pan Dumanski mnie pyta, bardzo dobrze ma do tego prawo. To mówię, o ilości godzin kołam, to nie jest do mnie kwestia, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ale chciałabym też podkreślić tutaj Wysokiej Komisji, że uważam, że jeżeli nawet popełniło się błąd i ten błąd został naprawiony, to uważam, że nie wiem, czy to jest jakieś specyficzne. Nie jest jakieś często. Wycofaliśmy się z tym. Ja mi się nie daje w stopniu mailu i tak dalej. Jak prosiłam to swojemu przełożonemu, jak jest tych zawodów i zameldował to szefowi przekazał i zostało to wycofane, to nie wiem, czy to jest taka skala, do czego przyjdzie. Nie wiem, co teraz. Tak, kto z pracowników merytorycznych przywiezie na zebrania strażackie? Nie zajmuję się tym działem. Musiałabym popytać i nie wiem. Nie mam takiej wiedzy. Pani Przewodnicząca? No strażacki to raczej nie ma. Wiem, że jeździ pan naczelnik Sybudolski do mnie tam. Tak. Jeździ pan wójt, ale chyba z urzędu pracownicy do obsługi nie byli. Nie. Mam takiej wiedzy, nie wiem, że... Organizatorami są strażacy, to oni zapraszają. Wydaje mi się, że nikt nie jeździ, ale na 100% nie mogę tego potwierdzić. Mogłabym po prostu dopytać i przekazać do komisji. Po prostu materiał tego, ile godzin poświęcił na zebrania strażackie, na zebrania miejskie. Schodzi mi pani proporcje. Proporcje. Stąd kolega wie, że to są dużo przekroczone właśnie dlatego rozumiem, bo tego jak zebrania strażackie też trochę czasu zajęły. Mamy może także, mamy 6 straży, nie? A co jest nam? Jeżeli chodzi o ten dokument, który pani sobie przedstawiła dotyczył roku zaległego za rok ubiegły, miałem takie zapytanie, co w związku z tym, czy Rada Gminy będzie w tym była kroki, by organ wykonawczy wybrał te dni, czy będzie może decyzja taka? Ale czy my teraz rozpatrujemy urlop wypoczynkowy, czy na godzinę? Ja nie jestem szkodowana. Jeżeli chodzi o urlop wójta, to tak, ma zaległy urlop. Też już inne organizacje się o to pytały, więc takie dokumenty zostały przedstawione jeżeli na tą chwilę na urlopu zaległego, ale nie mogę przedstawić takich teraz dokumentów państwu, ponieważ nie byłam tak zmuszona, że będzie też rozpatrywany urlop wypoczynkowy. To już jest inna kwestia, wydaje mi się. Znaczy się, może to jest powiązane, ale na tą chwilę nie jestem dokładnie przygotowana. Mam rejestr, tylko mogę dodać słowo godziny. Wystarczy się spotkać w celu wyjaśnienia godzin, a nie w kwestii urlopu wójta. Także będziemy się trzymali wyjaśnienia tej kwestii. Proszę o pytanie jeszcze. Proszę o głosem do słów pani przewodniczącej. Wydaje mi się, że jednak Rada Gminy powinna zająć się tematem zaległego urlopu, ponieważ ten urlop musi 56 dni. I albo Rada Gminy podejmie ten temat i być może, jeżeli są na tym prawdę możliwości, nakłonił ten wykonawczy, żeby wybrał te cele.
albo będzie sytuacja taka, że może dojść na końcu kadencji do wypłacenia pieniężnego. Czym będzie to uszczerbkiem finansowym, jeżeli chodzi o stosunek do budżetu gminy? No tak, ale do końca tego roku jest jeszcze czas, na chwilę obecną ten urlop jest, ale nie jest powiedziane, że on będzie w wrześniu. Mamy jeszcze kilka miesięcy. A dzisiaj nie prosiłam o żadne dokumenty odnośnie kwestii urlopu wypoczynkowego, bo celem naszego spotkania są na godziny. Jeżeli będzie taka potrzeba zajęcia się urlopem, no to będzie musiała być osobne posiedzenie konsultacji. Ale jeżeli chodzi o testy, które mówiłem, to dalej tak z dokumentu, tak, który jest przedstawiony. Jest wreszcie napisane na logu zależnym za ubiegły rok. Tak, ale nie ma. Ale panie Janie, żeby rozmawiać o czymś, to trzeba mieć w stosunku do tego tematu pełną wiedzę. Pewno pani. Bo o takie dokumenty, ile szedł na urlopu, to komisja państwa do nich nie zwracała, nie miała takiego sygnału, ale jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy pana Wójta, to zgłaszały się o to stowarzyszenie, więc takie dokumenty na pewno w obiegu są, tak jak pan tutaj wcześniej stwierdza, panie Trzynasty, one są na pewno na stronie, nie wiem, bo nie chodzę na stronę, być może, że pan to wie ze strony stowarzyszenia, tak? Dlaczego pani mówi, że wie pan ze strony, są pewne źródła, a z drugiej strony pani zaprzecza samą sobie, że nie wie pani, bo nie zagląda pani na stronę, to jest bezpieczne, ale mniejsza o to. Ja mówię, że... Nie będę już chodził do takie skutki, bo są one skutecznie niepotrzebne. Ale sam pan nie chodzi. Ale podaję pan cyfry, o których nie wiemy. Sam pan drogi. Ale pan nie ma żadnych dokumentów. Musi pan mieć dostępy. Sam pan drogi. Sam pan drogi, ja pokażę pan daje dziwne komentarze. Niech pan się powstrzyma. Działa pan w stowarzyszeniu. Występuje pan oficjalną informację zgodnie z ustawą. Informację taką pan otrzymuje. Może pan ją opublikować, gdzie się tylko panu podoba. A potem pan tu przychodzi i od pracownika chce w danym momencie. Nie, no bo ja za tą informację nie przygotuję, bo tam ja bym chciała, wie pan, ja bym chciała mieć takie informacje, na pamięć dokładnie nie pamiętam, ale takie informacje zgłaszały się instytucje ekonomii zewnętrzne, do których mają prawo i już takie informacje rzeczywiście dawałam, no to tam szef miał urodę zaległe i tak dalej, ale żeby konkretnie tutaj to do dnia powiedzieć państwu, to mogę to przygotować dwa godziny, czy tam za pół, ale nie wiem, czy to jest temat taki taki. Mamy w tej chwili wyjaśnić na godzinę budżetu. Tym się zajmujemy na chwilę obecną. Także myślę, że nie będziemy żadnych dokumentów na szybkiego wymagania. Koledzy uważają? Oczywiście, tak samo było zmiany w porządku obrad. Czyli porządek obrad został ogłoszony, nie było żadnych zmian w przeciwnie. Mowa o nas godzinach, właściwie na to za chwilę. Nie, ja pracuję do 15.30, więc jeszcze jedną godzinę do państwa dyspozycji. Pytanie jeszcze do pani Reni? Tak, mam takie pytanie jeszcze odnośnie wniosku urlopowego, czy prawnie jest możliwość anulowania tych godzin i przypisania na urlop wypoczynkowy. Tak ma... jak powiedziałam panu, że komisji, że zostały one rzeczywiście w pierwszej wersji zaliczone i potem się zorientowaliśmy, natarliśmy po prostu błąd i uważamy, że to jest najbardziej trafny sposób naprawienia tego. Żeby po prostu nie tutaj, żeby szef brał z nadgodzin wtedy 60 godzin, żeby brał, więc zastąpiliśmy to urlopem, żeby po prostu to nie zeszło z urlopu, żeby nie dobrało, bo jakby teraz miał nadgodziny tam te 4 dni i potem jeszcze by miał prawo do tych nadgodzin do końca je wybrać, a urlopu nigdy nie wybiera, więc uważamy, że wie pan, tutaj mogę się z panem zgodzić, że to czy to dokładnie jest, czy to jest takie dokładnie z przepisem, ale to jest etyczne. Uważam, że to jest etyczne i że zauważyliśmy i zgłosiłam to, że nie można tak i szef się z tego wycofał, no to uznaliśmy, że to jest to etyczne, żeby to wziąć z tego obrotu. Może więcej pytań, czy tam jakieś takie inne, co jest to mojego przełożonego, ja jestem kadrowa. Jeżeli mógłby pan radca prawny również ustosunkować się do tego tematu, to... Po prostu to ja powiem tak, że naprawiliśmy błąd. Jakby ja nie wiem, czy błąd, wie pan, ten się nie wie, co może nie pracuje. Oczywiście, to od strony formalno-prawnej. Są różne. Tak, od strony formalno-prawnej, jeśli pan radca też zechciał się ustosunkować.
Pan ma taka forma, urzędu. Czy taka forma korekty jest prawidłowa i jest, no, czy jest zgodna z prawem? No, może, że jak Państwo uważacie, że to nie jest do końca pewne, myślę tak, to na pewno. Myślę, że to jest takie etyczne, nie? Nie wiem, jakim to trzeba użyć. No, to co? Poprosimy radcę prawnego. Jak jeżeli są jeszcze pytania, to odpowiem. Jeśli nie ma, to poproszę na pana profesora, nie? Dobrze. Mamy jeszcze na pytanie? Nie. Ja jeszcze. W takim razie wszystko? No tak. Się pytam. Dziękuję Pani Radnej. Proszę. Jeśli jest do dokumentu, to proszę Pana Ekscelencję. Bardzo proszę. Jeśli nie do widzenia, to przynoszę. Ale to nie jest to, co doznaje. Ale to nie jest to.